Hello, witajcie moi drodzy w 14, chyba 14 odcinku z Farm Together. Zobaczmy co się dzieje na naszej farmie, kilka dni mi nie było. Troszeczkę szybciej pobiegamy, sprinta, sprinta, ruszmy się. Mamy paliwo, tu się wszystko już wyrosło, to zbieramy to wszystko. Nie będziemy czekali. A właśnie, może zanim tu pozbieramy, pójdziemy pozbieramy najpierw tutaj wszystko. Dobra, dynię zgarniemy. Uzgarniemy, przy okazji to wszystko pousuwamy. Jak ja tu nie chcę pól, będę myślał później co tu zrobimy. Tam się później, pójdzie później. Idziemy tu zobaczyć zwierzaki. Zwierzaki możemy zbierać, ok. Dobra, kulki nakarmimy. Zobaczymy tak, kaczuchy zbieramy. Potrzebujemy pieniążków, na pewno. Mek. Dokarmiamy, lecimy dalej. Świnki karmimy, lecimy do kanczątek, karmimy. Kaczki będziemy karmili, a będziemy wracali. Nakarmimy sobie jeszcze kozy. Idziemy, zbierzemy krówki. Mek. Krówki, mek, krówki. Krówki zebrane, mek, nakarmione. Teraz pójdziemy do kozy. Koza też nakarmiona, jeszcze 2 godziny. Trochę na nim czekamy. Zgarniamy nasze sardynki. Mek. Mało jeszcze, mało, mało. Mamy pstrągi, mamy tropikalną. Tutaj rybkę i jeszcze tutaj mamy rybki. Dobra, wracamy tutaj. Zganiamy to. Zganiamy tą, idziemy po kaczątko. O, przy okazji świnki jeszcze widzę, że zganiemy. Dobra, zanim tutaj nakarmimy te kury. 2, 3. Przeskakujemy i tutaj ogarniamy temat. Na szybko dzisiaj. Myk, myk. Nakarmimy. I lecimy po świnki, hop. Świnki nakarmione, więc je tylko zbierzemy. Lecimy po paliwo i idziemy, zbieramy dalej. Tu wszystko już mamy do zbiorów. Jeszcze oddamy sobie, o, tu. Widzę, że możemy. Zganiemy to. No i co, moi drodzy? Widzicie, mamy piękne ule wszystkie. Myk, zbieramy wszystko. A mogę traktorem? Pojedynczo trzeba. No niestety. To jest z jednej strony zaleta, a z jednej strony wada. Bynajmniej zbieramy wszystkie ule. Możemy sporo pomieścić, więc zbieramy wszystko. Nie wszystko złoto, co się świeci. No i w tej grze to wszystko, co złoto, co się świeci. Tylko trzeba to odpowiednio wykorzystać. Zganiamy to. Koniec lata, powinienem owoce i zganiać z drzewek. Wiosny. Dobra, dawajcie. Wiosną sporo owoców jest. Jeszcze poziom gruszka. Jeszcze jabłonki. Ogarnę to wszystko na szybko. I polecimy dalej zająć się resztą. To zgarnięte. Zaraz lato nastąpi, więc zaraz latem będziemy wszystko zbierać. To jeszcze ogarniemy temat. Wszystko. Len, pamiętam, że mieliśmy questa. Zgadza się. 40 to sporo, tego lenu musimy zebrać. Machniemy to, machniemy to. Lecimy tutaj, zatankujemy. Szybko robię. Oddamy miodek, żeby nam się tutaj generował czas. Idziemy dalej miód zbierać. Tu zebrany. Zbieramy tu.
Wiem, bardzo szybko wszystko robię, ale zależy mi na czasie, żeby te odcinki jednak miały jakiś sens, co się na nich działo. A chcę jak najwięcej, jak na krótszym czasie zrobić. A ta farma coraz bardziej się rozszerza. Mam nadzieję, że niebawem ktoś do mnie dołączy do tej farmy, bo już samemu tutaj pracować nie jest łatwo. Tu mamy. Mamy jeszcze tutaj. Ogarniemy to jeszcze. Tu. Tu. Mamy 35, 36. 37, moi drodzy, mamy. I nastało lato. Dobra. Dobrze jest lato. Oddamy winogrono. Idziemy znowu winogrona zbierać. Sadzić będziemy na samym końcu. Znaczy winogron pewnie od razu posadzimy. Jak zbierzemy. Nie no. Lepiej dwa razy to przyjechać, bo nie będę mógł zbierać, jak zacznę sadzić od razu. Więc przejdziemy sobie w tą stronę. Tam już nie widzę, byśmy mogli się rozszerzać, więc tam pewnie będzie koniec naszej farmy. Ale kto wie, na razie zbieramy wszystko. Myk, 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 myk. Jeszcze tutaj. Mamy to, mamy to. ...233, moi drodzy. Sporo tego winogrona mamy. Naprawdę dużo. Od razu będziemy orali tutaj. Aha, nie mogę to sadzić winogrona. Mogę to sadzić. Borówkę. Poczekamy do lata na winogrono. Ja mam lato, do jesieni. No to do jesieni poczekam na winogrono. Zaoramy sobie wszystko, później tylko będziemy... Znaczy farmę sobie zaoramy, bo pamiętam, że nam nie starczało. Dobra. Idziemy, poznajemy winogrono. Do kadzi naszych. Winialni. No i moi drodzy, w chwili obecnej jesteśmy już do przodu z tym wszystkim. Owoce pozdajemy na miodzik. I musimy teraz owoców pozbierać. Dżem możemy oddać i możemy oddać miód. I to jest piękne, proszę bardzo. I zobaczcie, 260 diamentów zrobiliśmy tak naprawdę za zbiory głupie. I to bardzo szybko dość. Tutaj zaoramy fragment. Później będziemy sadzili, będzie musiała nam paliwa starczyć. W następnym okresie. Ale tutaj zaoram ten fragment, tamten pasek zostawię. I polecimy po owoce, zbierzemy. Tamten pasek zostawię, lecimy tam. Po owoce, teraz. Mamy lato, sporo tych drzew, to już jest gotowe. My. To mamy z głowy. Najlepsze jabłka tylko w naszym sadzie, moi drodzy. Banany także. Hop. Orzechy pozganiamy. To będziemy mogli je posprzedawać. Samolotek znaleźliśmy. Kolejny, już ich mamy 12. Zastanawiam się, co z nim będziemy później robili. Nad Lombardem musimy pomyśleć. To tam będziemy wracali.
te drzewka pojedyncze. Tutaj mamy gotowego grapefruita, czyli granata, granata. Tutaj mamy... nawet nie wiem co. Znaczy, było napisane, ale nie zwróciłem uwagi. Mango. Dobra, pokłady zganiamy. Też są jako owoce. I tu są drzewa migdałowe. Dobra. Tu się owoce zbieramy. To zganiamy i tu skały wszystkie. Tyle ile mam tutaj możliwości. Paliwa. Tu jeszcze tutaj ogarniemy. Poważne zbiory, moi drodzy, co nie. Zboża pozganiamy, żebyśmy mieli na zapas. Pojeździmy naszym żółto-czarnym traktorkiem. Śmiesznie wygląda to, jak ona zboże wyrywa, tak jak kapusta. Okej, okay, tu oganiem jeszcze, oddamy wszystko. Co mogę? O, odgnaniach już znowu mogę oddać. A mam jeszcze na raz. Pyk, dobra. Uważaj, tyle, jajeczka oddamy. To też oddamy. Przeskoczymy, nakarmimy kaczki. Nakarmimy świnki. Zganiemy kaczątka. Hop, hop, hop. Hop, chuj, oganiam. Mieliśmy chyba questa z nimi. Dokładnie. Dwie kuły zostały. No dobra, to poczekamy. To już mamy wszystko. Tu też, o, rybki posprzedajemy. Grzybki. I kwiatki. I zganiamy wszystko tutaj, całe pole. Właśnie, sprawdziłem, czy krowy są nakarmione. No to dokarmimy je. Podobnie z kozami, bo zależy nam na tych kozach jednak. One jeszcze swoje muszą się robić. Dobra, tu skały mamy na piątym poziomie. No i mamona do nas wróciła, moi drodzy. Zobaczcie, 351 tysięcy. A jeszcze tyle do zabrania mamy. Nabiegamy się, oj się nabiegamy. Trochę z przerwy miałem od Farm Together, bo nie było za bardzo czasu, aby zajrzeć. Obiecałem sobie też, że zajrzę następnego dnia, a zajrzałem za 3 dni. Tak to bywa. O, misiowie, kolejny level. Coraz bogatsi jesteśmy, pszenica jeszcze wyższy level. Zbieramy, zbieramy. Też nam będzie później pszenica potrzebna. O, pełny magazyn? Wow. Idziemy, odprzedamy ją. Tylko jedyne, gdzie mogę odstawać, to jest piekarnia. A piekarnia chwilowo pracuje, z tego co widzę. 8 minut. Ile kosztuje jeszcze jedna piekarnia? Czerwona stodoła. Ale jaka śliczna. Gdzie ją stawiamy? A może tam na górce stawimy przy wiatrakach? A może tu ją postawimy? To nie byłoby głupie. Zmieści się tu? Zmieści! Moi drodzy, nasza stodoła piękna stawiamy koło wiatraka. Na górce. I automatycznie nam się zrobiło, że możemy wszystko zbierać jeszcze o stówkę więcej. Super! Nie ma tak połączyć przyjemne z pożytecznym. Ładnie z daleka ta stodoła wygląda. Lecimy dalej.
Mech już nie ma problemu ze zbiorami. Raczej... Oj, stówka tu może być posadzona. Dobra, mam nadzieję, że nie. No i chyba... Pewnie ma radę. Dobra. Zostawimy to pole jeszcze. Przejdziemy później. I już pszenicy na razie nie sadzimy. Kiwi, owoce. Owoców możemy zbierać jeszcze sporo. Jedziemy do truskawek. Co tam kitka? Biegamy sobie. Kotaczek. Cofniemy się tutaj, ogarniemy te owoce i mamy kupę materiałów na przetwoje. O Jezu. Wy widzicie to co ja? Tam jeszcze mam tyle owoców. Chyba tej drzemiani to jeszcze ze trzy postawię. Czyżbyśmy milion przeskoczyli, moi drodzy? Milion przeskoczyliśmy. Nice. Dobra. Nie, to nie będziemy odbierać, bo widzę, że... paliwa nam zabraknie. Ech. Trochę biegania będzie. Tą jedną stację chyba przyniosę tam na koniec, będzie mi trochę pomagała. Dobra, do dżemów może wrzucić. Ale 3 dżemianie to jest 50... sokostetki. A, tu po 10 zdajemy, dobra, to zdamy te 10. Jajka, rybki. Kaczątka znowu karmimy, zganiamy kuski. No co, krówki? Trzymajcie. Studnie to już tam. To nie się robi. Dobra, biegniemy dalej. Zabieram ją tam. Tą stację. Ona dużo mi nie pomoże. Ale zawsze jak jakaś końcówka będzie, to można z niej skorzystać. Niech sobie stoi. Jakąś wielką pomocą nie będzie, ale zawsze jakaś pomoc. Ta farma się taka duża staje. Już powiem wam szczerze, obrabianie jej to już zaczyna być męczące. Muszę po prostu zacząć sadzić coś, co drogo kosztuje, żeby jak najszybciej się monet pozbywać, a zatem żeby jak największy zysk tego mieć. Bo inaczej sadzimy po to, aby zarabiać. Wolny, ale wytrwały wygrywalności. Przyjadę tędy? O, przyjechałem. Super. Dobrze wiedzieć, że ten traktor po tej kładce może przejechać.
Uzupełniłem trochę. Na wszelki wypadek, żeby po prostu nie wracać się tutaj. Od razu coś posadzimy, żeby tutaj rosło sobie jakiś dużo dłuższy czas niż dotychczas. Owoce, coś co długo rośnie, arbuz. Tani arbuz jest. Czy drugiego? Nie, to winogrona nie. Najlepsze to kiwi jest, bo to do owoce nam daje. Albo kukurydza też już nie ma sensu. Melon drogi jest, ale... 10 minut rośnie. Słoneczniki. No. I chyba w to zainwestujemy, słoneczniki, moi drodzy. Ale 8 godzin rosną. Ech. Dobrze, to nie sadzimy, posadzimy tutaj truskawki w takim razie. Mogę truskawki posadzić? Mogę. Posadzimy truskawki. I już. I będą owoce. Jeszcze więcej owoców. Obsadzimy wszystko. To już ręcznie posadzimy. Cyk, cyk, cyk. Wybierzecie sobie to, to całe pole ręcznie? Ja nie. To nie jest już na moje nerwy i siły, żeby ręcznie to pole całe obcyki biegać i oganiać. Trochę paliwa z genem. No to jak już mam jeszcze trochę paliwa, to czemu by nie ogarnąć truskawek jeszcze? O, mogę jeszcze wsadzić latem truskawki. Super. Już więcej nie posadzę, bo nie mam owoc, nie mam tych... paliwa nie mam. Super, że to wszystko wyrosło. Szkoda tylko, że ja nie mam tego... Nawet miejsca nie mam, aby zebrać zbytnio. Idziemy, poddajemy tam. Po drodze paliwo zganiemy. O właśnie, myk. Piekarnia, 50 z głowy. I 50 poszło. Hop, hop. Nakarmione zwierzaki, nakarmione zwierzaki. Biegniemy po owoce. Mamy jesień, a jesienią jeszcze możemy sadzić, więc... Migdałowca ogarniemy, znowu. Okej. Krzywo znowu zrobiłem. Moje love. Ogarnięte.
mango. I tu mamy kakaowca. I jeszcze gruszki. Dobra. Podbiegniemy sobie na stację. Dobra. I sadzimy. Winogrona mogę o tej porze sadzić. A w tym mogę później sadzić, więc biegniemy, sadzimy winogrona, moi drodzy. Po tamtej stronie. Zależało mi na tym winogronie. Żeby po prostu cały czas było winogrono obrabiane, żeby diament tamte zyski przynosiło. A jest bardzo tanie winogrono, więc możemy go sadzić ile wlezie. Mek, mek. Hop i hop. Jeszcze raz hop i hop. Hop, hop. Oganimy sobie tutaj jeszcze i oganiemy tutaj. Na sporo nas stać, ale przypuszczam, że teraz na pewno nie będę nagrywał kolejnego odcinka, jak już to skończymy. Tylko planuję sobie jakieś kilka godzin pobawić się. Budowanie i tak dalej, bo na wiele nas rzeczy stać. Więc może później zajrzę, ogarnę jeszcze troszeczkę na tej farmie. Przy okazji jakiś odcinek z dekoracjami się nagra. No po, będziemy lecieli jeszcze raz po paliwo, moi drodzy. Okej, zepsułem. Aha. Dobra. Lecimy po paliwo. O, co ja sadzę? Winogrono to miało rosnąć. Cholera jasna. Tak to jak człowiek się rozpędzi i myśli o czym innym. A właśnie myślałem o truskawkach, że zjadłem o tej porze roku. No cóż, do wiosny muszę poczekać, do lata nawet. Co ja mówię, wiosną truskawki. Do lata trzeba poczekać na truskawki. No i co, zepsułem sobie tym ile sztuk? 9. I 9 to 18. Tyle samo muszę tu posadzić. Muszę wyrównać. I jeszcze jedną posadę. Tak, chcę zepsułem, muszę teraz wyrównać, żeby cały czas miał tą samą ilość. Dobra, to mam z głowy. Owoce mogę znowu zdać, więc to zrobimy. Tu widzę, że drzemy mogę znowu zdać. Styk, mamy kolejny medal. No i zobaczymy, dalej rosną. Cały czas do przodu. Lecimy sadzić tam. O, przy okazji, już jak jestem, spokojnie mogę zebrać naszą pszenicę. No
No i co, pszenicy póki co na razie nie będę wsadził, bo mam jej sporo. Przy następnych zbiorach posadzimy sobie. A my zajmiemy się teraz owocami głównie. Będę sadzić tu skrawki i kiwi. A co? Na to mnie stać i to będę sadził. Mógłbym teoretycznie melona posadzić, który rośnie 10 minut. No ale nie będę siedział co 10 minut zbierał melona, no litości. Tylko potabowo to szybko nagromadzić. Owoce same się nagromadzą. Zajrzę za półtora dnia, bez problemu będzie tutaj pełno tych owoców. Dlatego nawet jak zauważyliście, w ogóle nie korzystam z podlewania. Gdybym miał jeszcze kogoś, to ja bym tutaj jechał, sadził, a to kolejna osoba by albo podlewała, albo też dałbym wszystkim uprawnienia do wszystkiego. Nie by sadziła i by podlewała, tylko byśmy opisali sobie, gdzie które pole ma być, z czym. A to jest tak niesymetrycznie do tego potrzebne, tylko tak by było jak najwięcej zasadzone. Ale kto wie, jak będę miał tutaj więcej pieniążków, będzie mi zależało na... Chyba ładnie farma wyglądała. Przede wszystkim... O! Nie głupi pomysł, by tutaj żeby to przenieść. Ale tu skrawek zasadzimy, ludzie. To będzie istna poezja. Właśnie, jednej rzeczy nie zrobiłem. Nie sprawdziłem, jakie zadanie mamy. Zapomniałem, zawody wędkarskie, okej. Kuja, len zwyczajny, brazylijska koza i kapusta. O, kapustę musimy zasadzić. Teraz jaki mam okres? Nie możemy zasadzić, minął nam okres. No dobra, to muszę zostawić na kapustę miejsce do wiosny. Czyli muszę jeszcze jedną porę przetrwać z wami dzisiaj, aby to zasadzić. Kapusty potrzebuje 150 sztuk. Okej. To jest dużo. No dobra, pomyślimy co tu zrobić. Ile mam tu skrawek w ogóle już? Okej, 300 ileś, spoko. Wsadzimy dalej. O, właśnie. I tak nim co, to sposobem skończyło nam się paliwo. Dobra, biegniemy, ogarniemy paliwko. Już nie będziemy tu skrawek sadzili, tylko posadzimy coś innego, z warzyw bardziej. To zostawimy tą część na kapustę, ewentualnie coś zasadzimy, a tu będziemy warzywa sadzili. Co by tu posadzić, jakieś warzywo? Może paprykę rozwiniemy sobie? To później będziemy mieli dostęp do czegoś innego. To jakieś grzybki może, tą tkanie czubajkę posadzimy w końcu. Nie mogę posadzić, super. Bawełna, to jest jakaś kabusta, coś takiego, takiego. Ludzie, co ja mam rozwijać? Jakaś cebula tu jest chyba. Co ja mam rozwijać? Kalafię mam rozwijać. Żółta papryka, cukinia, żółta papryka, pomidor, kapusta, kania czubajka, zielone winogrono. Muszę rozwinąć na 8, mam pierwszy. Zostanę jakieś inne winogrono. To jest skrawka na 12, zostanę coś takiego. No dobra, posadzimy sobie, i tak za dwa dni zajrzymy, to posadzimy sobie dynię. Mamy odpowiednią porę. Sadzimy dynię, rozwijamy. Jak coś z kapustą przeskoczymy nawet na tamto pole, jak zabraknie tutaj miejsca. A teraz póki jest jesień, wykorzystamy to, co możemy jesienią wsadzić, czyli dynię posadzimy sobie.
Dobra. To posadzimy jeszcze. Dosać i dosać i lecimy po paliwo. Mamy ogarnięty temacik. Tam z owocami zaraz pójdziemy. Ja chcę wykorzystać to, że jest jesień, mogę jeszcze dni posadzić. I mamy wielkim pole dyni. Tam mamy normalnie truskawek masę. Siwemu by się spodobało tyle truskawek. No, sadzimy jeszcze dynię. Mamy dynię i sadzimy jeszcze tej dynię. I jeszcze kilka dyni posadzimy. Będziemy zbierali, będziemy kolejne levele zdobywali. I pieniążki zarabiali. Dynia aż taka droga nie jest. Bo za 100 na nią płacimy, 110 raptem. A zarabiamy na dyni 357. Już po odjęciu wszystkiego. 347. No to będzie sporo. Powiem wam szczerze. Na dyni zarobek naprawdę bardzo duży. No i gdyby nie ten traktor, to ja tutaj bym się normalnie zabił. Tyle roboty. Jeszcze tutaj dociągniemy kiwi. Kiwi, truskawkę. I mamy po roku. Tutaj, tutaj. Tutaj paliwo nam się skończyło. Będzie za mało paliwa i ta. Dobra, sadzimy. Nie ma co gadać. Tyle i mam paliwa, tyle zasadzimy. To wszystko w truskawkę. Jak będę zbierał, to ta truskawka to teraz będzie miała level 60? Nie wiem, ale nazbieraliśmy tych truskawek, nazbieramy tych truskawek następnym razem. Dobra. Biegiem. I biegniemy po paliwo. Ostatni raz już. Bo tutaj, co teraz widzicie, będzie posadzone pole kapusty. Mamy questę na nią, więc ogarnijmy sobie pole kapusty tutaj. Ze 100 powinno być spokojnie tutaj. Jak zabraknie miejsca, mam tam dalej jeszcze wielkie pole. Tam będziemy najwyżej sadzili. Tędy przebiegniemy, tędy. Dobra, tam posadzimy wpierw. Truskawkę. No i dobra. Posadzone. Tu jest wielkie pole truskawek, tu jest wielkie pole dyni. Tu nastaje, moi drodzy, zima póki co. Będziemy mieli kolejne owoce do zbierania, a przy okazji diamenty. Czy też nie uciekam? O właśnie, o tym mowa była. Idealnie się ze wszystkim wyrabiam. Myk, myk. Zganiam mango, jabłuszka.
Cyprus. Kolejne jabłonki ogarniemy, tamte jabłonki ogarniemy. I moi drodzy, co? Mamy jesień, mamy zimę. Zimą za dużo nie zrobimy, bo nie mogę kapusty sadzić. Czy mogę? Nie mogę. Co w ogóle zimą mogę sadzić? Kanie czubajkę mogę posadzić. Może posadzimy tą kanie czubajkę. Mamy pieniądze, tylko kiedy ja to będę zbierał później? Nie mam zielonego pojęcia. Tu. Rybki już też się powinno ogarnąć do tego czasu. Tu 10 minut, tutaj mamy 8 minut, o, idealnie. O! Myk. Quest zrobiony. Quest. O, pora mi się posadzić. W jakim porze pory? Teraz możemy sadzić. Tylko zimą, więc moi drodzy, musimy pora gdzieś zasadzić. Tego co widziałem, 50 sztuk. Teraz się nie wychodzimy. Nie kończymy. Ogarniemy pora. To pewnie wtedy wyjdziemy. Ponakamiamy wszystko. Tędy, przeskoczymy. O, jesteśmy w innym miejscu. Ty też mamy już coś do zebrania. To pozbieramy sobie. I może wykorzystamy sobie to pole. Od tej strony wykorzystamy pole. I sadzimy pola. Tylko ile? 50. Wiem, ja szczerzam się bardzo, bardzo z tymi polami. Mam wszędzie pola. Dobra, pora starczy. No dobrze, żeby tak nie było smutno. 68 było. To będzie 70. Proszę bardzo. Dalej, co my możemy jeszcze posadzić? Kanie czubajkę mówiłem, żeby posadzić. To sadzimy kanie czubajka. Jeszcze obsadzimy, żeby to wszystko wyrównać. Myk i to jeszcze myk. Musimy level zdobywać, więc posadzimy sobie tutaj kanie czubajki trochę. I posadzimy sobie w tą stronę kanie czubajki jeszcze. Aha, paliwo się skończyło, no dobra. Tutaj kanie czubajki posadzimy sobie, hop, hop i hop. Będziemy tutaj śli, będziemy coś sadzili, to przy okazji kanie się strzał, bo czubajki dosadzi. Tu jeszcze ile? 4 minuty. Myk. Myk. Aha. Ogarniemy to. Tutaj nic nie możemy oddać. Tutaj możemy oddać piekarni.
50, cyk, poszło. A się przyłożyłaś, paliwo zgani. Dziękuję. Te miejsce zwolnienia, czymś trzeba będzie wypchać później. Fajnym. No dobra, to się robi. Ojejej, hop, hop, hop. Wszystko nakarmione. Lecimy dalej. Panie Czubajkę ogarnąć. Ona krótko tej rośnie, widzę. Ale ją tak obsadzimy. Miał. O, tutaj, tutaj. Nie będzie jeszcze tutaj i tutaj. I to na razie będzie koniec tutaj. To mamy obsadzone, to mamy obsadzone. To będzie na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Na kuli nie mam czy czeka, bo kwestia wykonaliśmy, tam mamy początko. Ja póki co z wami się żegnam. Tu jeszcze kaniemy i zdamy rybki. No. Idziemy, jeszcze przerobimy. O, owoców nie mam? Wow, widzieliście? Wszystkie owoce przerobiliśmy. A niby tak dużo się wydawało. Dobra, moi mili. Ja z wami póki co będę kończył. Trzymajcie się zdrowo i do następnego. Aj, mylą mi się te przyciski. Trzymajcie się zdrowo i do następnego. Pa, pa!